zapowiedzieć i połączyć się z Polską jak najbardziej. Co zagramy przed spotkaniem z Jurkiem Owsiakiem? Chyba nigdy nie graliśmy B-52. Tak, to nie nazwa bombowca, panie i panowie, to oczywiście formacja, która wykona utwór zatytułowany Lawsiak. Bardziej popularny w Polsce przez kolegów zespołu Acid Drinkers, ale to wersja oryginalna. Panie i panowie, z nami jedyny w swoim rodzaju niepokonany 29-krotny mistrz Federacji WOSP, Jurek The Raging Bull Owsiak. Witam serdecznie, Jurku. I witam serdecznie, szanowni państwo. Jestem bardzo wzruszony, ponieważ przed chwilą zobaczyłem, jak się można przygotować przepiękny kawałek ziemi na to, aby tam posadzić słoneczniki. Nadaję dla was z pięknego miejsca. Makowice, Płoty, lotnisko, gdzie odbędzie się 27. najpiękniejszy festiwal świata. Przyjechaliśmy tutaj, aby już wszystko przygotowywać i teraz przed chwilą ruszyły traktory, aby przygotować kawałek ziemi pod słoneczniki. I wygląda to przepięknie, przepięknie. Zachód słońca, który w tym cudownym zakątku kraju, a jesteśmy w województwie zachodniopomorskim, a więc Pomorze, i ten wschód słońca widać. Dzisiaj pogoda zmienna, deszczowo, ale słońce jednak teraz zrobiło nam przepiękny pokaz. No taki jak w teatrze, zachodzi słońce, jeszcze jest dzień, a my śledzimy prace, które jutro będą finalizowane, a więc będziemy szli z ziarnami słoneczników. Te słoneczniki są węgierskie i będziemy je wrzucali do ziemi, aby one wyrosły, aby były i witały tych wszystkich, którzy przyjadą na nasz festiwal, bo taki jest pomysł, że ten kawałek ziemi będzie ten wypełniony słonecznikami. Wchodzimy na wielką, ogromną przestrzeń byłego lotniska. To są lotniska wojskowe, te lotniska, które jeszcze kiedyś zakładali Rosjanie, później Polacy je przyjęli, a później były sprzedawane. Na szczęście ktoś, kto to lotnisko kupił, nie potrafił utrzymać tego lotniska, syndyk upadłościowy to lotnisko przejął, myśmy to wyczaili, wynajęliśmy i wydzierżaliśmy 50 hektarów. Teraz, kiedy tu jesteśmy, kiedy widzimy, że wokoło lasy, że wokoło spokój, że wokoło kilkanaście domów, z którymi się już zaprzyjaźniliśmy, już rozmawialiśmy, to już czujemy, że ten festiwal będzie miał ręce i nogi, będzie miał ten klimat bycia ludzi z nami, nawet w tej dobie pandemii, gdzie są różne obostrzenia, gdzie musimy się liczyć z tym, ile ludzi będzie, tak, jak będą z sobą, że musimy zachować te wszystkie odległości, ale cudowny klimat. Jeszcze raz patrzę, jedziemy teraz samochodem do Griffith, gdzie mamy swój hotel. Przede mną, no cudowny, taki typowo, tak jak na całym świecie, ale jeżeli nas słuchacie, to każdy teraz jak zamknie na chwilę oczy, to sobie skojarzy polski cudowny zachód słońca. A więc to niebo czerwone, to niebo z tym małym jeszcze kawałkiem słońca, które gdzieś tam zachodzi za drzewami,
ale rozświetla chmury, dwie takie warstwy chmur nade mną i niebo błękitne, przepięknie błękitne, troszeczkę tych chmurek, które się tam pojawiają na górze, ale obok mnie, tutaj kiedy widzę z okna samochodowego, piękne przestrzenie, ogromne połacie pól, laski i gdzieś tam z tyłu właśnie już żegnamy nasze lotnisko. Tylko na chwilę. Jutro będziemy w miejscowości Płoty, będziemy się spotykali ze wszystkimi gospodarzami tego miejsca, ale także ze służbami, policją, strażą pożarną, sanepidem, ludźmi, którzy będą nam pomagali, aby organizować ten festiwal. Parę godzin temu byliśmy w Szczecinie, aby się spotkać z panem marszałkiem województwa zachodniopomorskiego, który rock'n'rollowcem jest. Co tu dużo gadać. Rozmawiamy sobie, a on mówi, a właśnie byłem na koncercie na Ocze, byłem na koncercie jeszcze tam kolejnej kapeli, sam z siebie jeździ, jest muzykiem, grał, był człowiekiem, który jest czynnym muzykiem cały czas, ma jacht, który właśnie szlifuje, który przygotowuje na taką już letnią wyprawę, ale także jest gospodarzem tego województwa i świetnym gospodarzem. Wszyscy go chwalą. Był na naszym festiwalu, kiedy był w Kostrzynie nad Odrą i teraz z wielką przyjemnością mówi, chcę wam pomóc, chcę, aby ten festiwal, jeżeli będzie w tym roku u nas, to żeby także poczuł przyjaźń tego miejsca. Jest on także gospodarzem Szczecin, gospodarzem lipcowego spotkania z żaglowcami z całego świata. Sami wiecie, że jak te żaglowce gdziekolwiek podpłyną, no to robią robotę. To robią taką niesamowitą robotę. Piękną, cudowną, bo te wielkie jachty dalekomorskie no są po prostu czymś niezwykle atrakcyjnym. Ludzie przychodzą, oglądają, wędrują. Więc będzie miał dwie imprezy w tym samym czasie ze sobą. I z tego się bardzo, bardzo, bardzo cieszymy. Jutro będzie duże spotkanie, takie bardzo rzeczowe. Ale także czujemy, że atmosfera jest wokół tego bardzo dobra i mieszkańcy, i także służby. Już to, jakby te czasy minęły, głupich pytań takie, pytań o atmosferę tego festiwalu, o przebierańców, o to, co my tutaj robimy i dlaczego my tutaj w ogóle przyjeżdżamy. Teraz wszyscy się cieszą, że najpiękniejszy festiwal świata zawitał w ich strony. W związku z tym optymizmem i z tą dużą radością będziemy jutro się spotykali i będziemy rozmawiali i będziemy odpowiadali na wszystkie pytania. Mamy podzielone to spotkanie na służby i także na spotkania z mieszkańcami. W Płotach mieszka 85 mieszkańców w kilku domach, czy tam kilkunastu domach, którzy także są ciekawi spotkania i rozmowy z nami i tego, jak będziemy im opowiadali o wizji tego festiwalu. Festiwal oczywiście będzie inny od tego, który do tej pory był organizowany, to nie kilkaset, ale może kilkanaście tysięcy ludzi, w zależności od wszelkiego rodzaju obostrzeń, które będą luzowane, są luzowane. Dzisiaj co i raz słyszymy o nowych wiadomościach, być może już od 15 lipca będziemy zwolnieni z noszenia maseczek, od 15 lipca także będą nowe warunki organizowania różnych imprez, także wsłuchujemy się, jesteśmy na bieżąco, niczego nie chcemy przewracać, niczym się nie chcemy kłócić, awanturować. Chcemy robić festiwal zgodnie ze wszystkimi zasadami, które panują i które cały czas stanowią o tym stanie rzeczy w Polsce, ale cieszymy się, że go robimy. Dzisiaj także odebraliśmy takie wiadomości, które już w Polsce także były przekazane. Open Air odwołał się, festiwale takie europejskie, znane, Rock am Ring w Niemczech w tym samym czasie organizowane, też zostały odwołane. W związku z tym festiwale się odwołują. My chcemy pokazać, że w dobie pandemii z dyscyplinowaną publicznością, z bardzo wyraźnym pomysłem na ten festiwal możemy go organizować, organizujemy go i całą naszą siłę i energię tutaj kierujemy. Jadę teraz przez miejscowość Płoty, typową polską miejscowość. O tej porze roku lampy już się zapalają uliczne, ale jeszcze jest niebo całe nad nami w tych kolorach zachodu słońca. Płoty to nie jest bogata miejscowość, ale miejscowość, która już pokazała, że jest bardzo życzliwie nastawiona do festiwalu. Ludzie nam machają. O, przyjechaliście, fajnie, jesteście. Jesteśmy ciekawi, co tutaj będzie, jak to będzie wyglądało. Także z pełną taką wiarą, optymizmem w tym czasie pandemii ruszamy do organizacji festiwalu. No i tak na gorąco Bubel ci przekazuje, co się dzieje, gdzie jesteśmy,
I no liczę na to, że jutro także będzie bardzo rzeczowa rozmowa ze wszystkimi służbami formalnymi. Bardzo, bardzo się cieszę, Jurku. Gdybyś mógł troszeczkę przedstawić, bo poza tym, że jest to województwo zachodniopomorskie, to tak chyba do końca nie wiemy, gdzie te płoty są. Przynajmniej ja przyznaję się, że nie wiem, gdzieś lotnisko w Makowicach, tak? Jakbyś tak troszeczkę nam na mapie pokazał to, uzmysłowił skąd, dokąd, jak wam, blisko. Bardzo proszę. To już wam pokazuję, kochani. Tak, płoty to było lotnisko, które było lotniskiem wojskowym, więc musiało być bubel ukryte. Ono tak nie jest. Może być tak dla wiedzy wszystkich. Jesteśmy 80 kilometrów od Szczecina, 81 kilometrów od Szczecina. Jesteśmy 12 kilometrów od Gryfic i to jest taki, no może najbardziej jędrny plan, gdzie my jesteśmy. Jest to miejscowość, która ma też historyczne zamki, która ma historyczne miejsca ze swojej tam długich lat bytu. Zachodniopomorskie, czyli jeżeli spojrzycie Państwo na Szczecin, który zawsze się wydawał, jak ja byłem jeszcze bardzo młodym chłopakiem, że Szczecin to jest to blisko morza. Nic z tych rzeczy. No chyba sobie zdajcie sprawę, tak że to jest. Nic z tych rzeczy. Szczecin jest daleko od morza, jest 100 kilometrów od morza. Gdańsk, można powiedzieć, że jest nad morzem, bliżej niż Szczecin. To samo, jeżeli chodzi o nasze miejsce, ale do morza mamy niedaleko, bo jakbyśmy się rozpędzili, to mamy 80 kilometrów także do morza, czyli w którą stronę byśmy się nie poruszali, no to możemy do tego morza dojechać. Taki super, super moment na wypad wakacyjny, bo jesteśmy w środku lata, jesteśmy razem z nami, pędzimy do nas, przyjeżdżamy, a później mamy tę chwilę super, gdzie możemy spędzić czas, aby pojechać właśnie nad samo morze, a więc taki region typowo wakacyjny. My już to nawet czujemy, bo baza hotelowa jest dosyć mocno przycięta, dosyć trudno tam znaleźć miejsca hotelowe, ale walczymy. Gryfice to jest ta miejscowość, która jeszcze wiele lat temu, a może nawet kilka lat temu, wydawała się takim nijaką miejscowością, w której niewiele się dzieje, a teraz jest to miasto, które tętni życiem, które ma piękny hotel, w którym właśnie będziemy dzisiaj mieszkali, ale naprawdę hotel taki w stylu skandynawskim, hotel współczesny, on ma chyba jeden rok, a więc to pokazuje, jak Polska turystycznie się niezwykle rozwija, jak jest no taka energetyczna w sposobie budowania tego zaplecza turystycznego. To się dzieje, to jest na naszych oczach. Myślę, że wjeżdżamy w nowy teren po raz któryś, bo pierwszy festiwal to było Trzymanowo nad Jeziorem Żarnowieckim. Potem byliśmy w Szczecinie Dąbiu i tu jest niezwykła rzecz, bo po 25 latach wracamy do tego samego województwa. Potem byliśmy w Żara, w Kostrzynie nad Odrą. Szczecin Dąbie to jakby tyły Szczecina i dzisiaj wierzę, ze Szczecina mijaliśmy to miejsce, gdzie był festiwal 25 lat temu. No to już zupełnie inne miejsce, takie zurbanizowane, ale zobacz, jak to się wszystko zakręca. Wracamy tak trochę do tego miejsca po ćwierć wieku, po zrobieniu festiwalu, który już nie jest tematem dyskusji o obyczajowość, tylko jest tematem dyskusji, jak go zrobimy, jak on będzie wyglądał i takiej radości, że w ogóle do ludzi przyjeżdżamy i że jest oczekiwany przez wszystkich. Zdecydowanie. Powiedz o nowej formie. No, w zeszłym roku mieliśmy do czynienia z domówką, zupełnie nową sytuacją. W tym roku też no, nie wszyscy będą mogli uczestniczyć w festiwalu i to słowo dość nowe, jeśli chodzi o pojęcie kulturalne, a nie samochody na przykład, hybrydowa wersja festiwalu. Jak to będzie wyglądać? Jak to rozegracie? Hybrydowa, czyli ci, którzy mogą do nas przyjechać, to będzie ileś tysięcy biletów. Na tydzień temu jeszcze było to 1000 biletów, teraz już jest 5000 biletów, ale to się zmienia dosłownie z minuty na minutę, z godziny na godzinę. Mamy nadzieję, że może będzie to 10 tysięcy biletów, wejściówek, tak to nazywamy, bo to nie są bilety, to są po prostu wejściówki, to jest jakby system, który mówi ludziom, że
wylosowaliście albo wygraliście, albo pracujemy nad tym, możecie do nas przyjechać i możecie z nami być. Ale oprócz tego, tak jak to było rok temu, dzielimy się całym festiwalem w sposób stuprocentowy, online'owo, a więc możecie nas oglądać wszędzie. Wszędzie tam, gdzie włączycie swoje komputery, oglądacie to, co się dzieje. Rok temu to była najlepsza domówka świata, czyli oglądacie nas na swoich ekranach. To samo jest w tym roku. Oglądacie nas wszędzie, gdzie możecie nas obejrzeć, gdzie możecie z nami być, gdzie możecie śledzić, jak wygląda festiwal. Myślę, że to jest naturalne, że to jest to wszędzie. Na końcu powiem, szanowni państwo, mamy jedną taką przewagę nad tymi festiwalami ogromnymi, wielkimi, znanymi. One były zabukowane, były biletowane i były wszystkie zabukowane z zespołami, które miały kontrakty. Teraz, kiedy jest pandemia, nie można tego zrobić, te zespoły nie przyjeżdżają, więc trudno teraz ten festiwal zrobić z tymi samymi biletami, które były raz sprzedane. My mamy festiwal, który się rządzi innymi prawami, jest darmowy, nie było nigdy biletów, w związku z tym ludzie przyjmują każdą wersję. Ludzie mówią, chcemy się spotkać, chcemy po prostu być. W związku z tym jest ogromna szansa, że tegoroczny festiwal, który będzie się opierał na polskich wykonawcach, bo świat się nie rusza, ja to rozumiem, i te zespoły, które zablokowaliśmy, przekładają to na za rok, to my możemy powiedzieć, głównie chodzi o spotkanie. Ludzie pragną spotkań, ludzie pragną być ze sobą, ludzie tęsknią za tym. Marszałek, którym byliśmy województwa zachodniopomorskiego, co się dzisiaj widzieliśmy, też o tym mówi. Ludzie chcą być ze sobą. Ludzie po prostu tęsknią za jakąkolwiek imprezą, aby po prostu popatrzeć, że nie są tylko sami. Ten festiwal ma tę przewagę, że ludzie po prostu chcą tam być. Nieważne, czy tam będzie grała wielka gwiazda, czy po prostu będziemy razem, to ten festiwal ma rację bytu i na tym to głównie opieramy. Ale dzielimy się tym festiwalem, a więc będzie można go obejrzeć czy w Nowym Jorku, czy w Australii, czy pod Kościerzyną, czy na Helu. Każdy będzie mógł włączyć komputer i być razem z nami wraz z festiwalem. No to proszę cię, ja wiem, że pędzisz, gnasz, chcesz już uciekać, ale zdradzisz nam kogoś, kto na pewno, no to już nie będzie, nie, może nie musisz robić tajemnicy, że wystąpi. Nie, to jest naprawdę bardzo trudne, ponieważ cały czas siedzimy nad tym, jeżeli mówimy o polskich zespołach, czy jest to Pijama Porno, z którymi rozmawialiśmy, czy jest to Dżem, czy jest to Kasia Kowalska, czy jest to Kwiat Jabłoni, jesteśmy wszyscy pod parą, ze wszystkimi rozmawiamy i ze wszystkimi dyskutujemy i ustalamy. Jeszcze z nikim nie powiedzieliśmy na tu i teraz. Ale mogę powiedzieć o jednym zespole, do których zadzwoniłem osobiście. I teraz, jeżeli wyszukasz ich i gdzieś wyskrobiesz, a znajdziesz ich i wygooglasz Google, to będzie dla ciebie to duża radość. Zespół nazywa się Hańba. I sama nazwa już by sugerowała, wo, gdzie my jesteśmy. A to jest po prostu muzyka śląska, tak niesamowita. To są ludzie z Krakowa, ale grają muzykę śląska, tuba, akordeon, kontrabas. Co to za tak muzyka? Jest. Ona jest wykrzyczana, ona jest wyśpiewana. Znasz ją? Doskonale, słuchaj, grali u nas kilka lat temu, rozśpiewali cały Senmark z bębnem, słuchaj, rewelacyjna formacja, gigantyczna energia. Hańba gra u nas i ten klimat jest naszego festiwalu i to jest właśnie, szukamy także takich opowieści, szukamy takich klimatów, jak zespół Kroke, klezmerska muzyka, bo to jest ta okazja, że kiedy siedzimy, nie tupamy i nie tupiemy i nie możemy być w pogowaniu, to właśnie jest ta okazja, żeby posłuchać muzyki jazzowej, muzyki z różnych granic, z różnych światów, oprócz tego, że będzie hardcore, że będzie reggae, że będzie punk, że będzie deserter ze swoją najnowszą płytą, rewelacyjną, świetną. To właśnie te rodzaje klimatów i te rodzaje muzyki, plus nasi goście na SP, plus wszystko, o czym trzeba mówić w dzisiejszym świecie, o ważnych sprawach związanych z konstytucją, z prawem, z naszymi prawami, z naszą przyszłością, ze światem, z Europą, z pandemią. To jest właśnie ten festiwal. Po to on jest, żeby nie tracić ducha, ale także, żeby przekazywać sobie wszystkie swoje impresje na temat
rzeczywistości, która nas otacza. No to fenomenalnie, słuchaj, nic dodać, nic ująć. Ja już przygotowałem mój ulubiony kawałek Żandarm Hańby, rewelacyjnej formacji, a jeszcze prywatnie się zadam tobie pytanie o Dance Like Dynamite. Czy znasz formację z Trójmiasta, z Sopotu, z którą rozmawiam za dosłownie kilkanaście minut? Także teraz oczywiście Żandarm, dziękuję nie serdecznie. Znam, no ale właśnie. Już teraz, no. Ale już od ciebie już teraz wiem, że znamy, bo się teraz tym zainteresuję. I na tym polega, szanowni państwo, słuchacze tej audycji, wymiana naszych różnych poglądów i myśli także powoduje, że wchodzimy na zupełnie nowe tory, z czego się bardzo, bardzo cieszę. Powiem tylko dla skrupulatności, w czasie naszej rozmowy ten rąbek słońca już zniknął, nie ma go, ciągle jasno, są chmury, jest jeszcze nad nami poświata tego przepięknego pomarańczowego światła, ale słoneczka już nie ma. No tak bywa, ale jutro wzejdzie przepiękne słońce i tego życzę z całego serducha, żeby było ciepło, żeby nie było deszczu. Za dzisiaj serdecznie ci dziękuję, oczywiście nie zmieniamy zdania. Hańba, rewelacyjna formacja z Żandarmem już na naszej antenie, a teraz tylko cześć, siema, do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Cześć, siema, ale to mnie zdziwiło z tą hańbą i do usłyszenia za tydzień. Cześć, siema. Wszystkiego dobrego, Jurek Owsiak, a panie i panowie oczywiście teraz lecimy z hańbą, która na naszej antenie często gościła. Ej! Oczy we mnie wpiera, a ja sobie świstam takiego szlagiera. Jeśli mnie zapyta, dlaczego pan śwista, nic mu nie odpowiem, bo jestem artysta. Choćby nie wiem jakie podejrzenia żywił, nie ma do mnie prawa, bo ja jestem cywil. Cywil, ci ja cywil. Piękna to pozycja, dla mnie nie jest żandar, dla mnie jest policja. Bo jestem artysta. Bo jestem artysta. Doskonała formacja, bardzo ucieszyła mnie wiadomość obecności chłopaków z Hańby. Z Hańbą mieliśmy okazję
rozmawiania kilka ładnych lat temu, kiedy rzeczywiście wystąpili u nas w dobrej artystycznej nowojorskiej dzielnicy, a później naprawdę przeniesiono się na ulicę, gdzie no było wesoło, było wesoło. Mniej weselej w muzyce, mniej weselej, mniej wesołych akordów to na pewno Dance Like Dynamite, ale panie i panowie, przecież to nie na tym polega. Pesymizm, depresjonizm w tych wszystkich utworach to również światełko w tunelu, panie i panowie. I już zapraszam na spotkanie z liderem, frontmanem formacji Dance Like Dynamite, Krzysztofem Mikołajem Sado-Sadowskim, który za moment po wiadomościach pojawi się na naszej antenie. A teraz przypomnę wam utwór formacji 1984, gdzie cała płyta bardzo doskonale została zaprogramowana nie tak dawno i wydana. Tutaj oczywiście Dance Like Dynamite gościnnie w utworze Cierń. Zapraszam. Nie daje mi spokoju.